same wyszyte dwa, dwie niezwykłe nazwy, jedna ZWZ, czyli organizacja, która poprzedzała Armię Krajową, Związek Walki Zbrojnej, a druga, już niezwykła, data 13 października 1939 rok, wskazuje na pierwociny tego ruchu oporu, który powstał w Kolnie, czyli bardzo wcześnie, czyli jeden z pierwszych konspiracyjnych ruchów oporu w ogóle w skali Polski. To jest bardzo ważne. To było tak ważne, że zostało wyszyte na sztandarze. Na ten sztandar przysięgnęli żołnierze Armii Krajowej. Jest okoliczność takiej przysięgi wspomniana przez jednego z żołnierzy i partyzantów, pana Tadeusza Butlera, która jest umieszczona na półce DVD, gdzie jest link ze studniem pana Tadeusza, jak przysięgał, gdzie przysięgał, w miejscowości Czerwone pod Kolnem. Grupa 10 młodych, którzy przystąpili do Armii Krajowej, przysięgali na ten sztandar. I dalsze losy tego sztandaru, on był z oddziałem, prawdopodobnie również miejscu stacjonowania oddziału partyzanckiego, był przechowywany. Potem koleje losu były takie, że jak wiadomo, po Niemcach przyszli do Rosjanie, swój ustrój wprowadzali, co spowodowało, że powstała Armia Krajowa Obywatelska na terenie Okręgu Białostockiego, która się potem przeistoczyła Wolność i Niepodległość, kolejną organizację niepodległościową, która już miała działać nie w warunkach zbrojnych, a raczej politycznych, miała przeciwstawiać się propagandzie nowych władz komunistycznych. No i decyzją władz o ujawnieniu żołnierzy, którzy należeli do tej kolejnej organizacji, do WIDO, z Kolna się ujawnili i w związku z ujawnieniem jest niezwykłe zdjęcie wykonane w 1947 roku, gdzie przy tym sztandarze są żołnierze, którzy na ten sztandar przysięgali, kobiety i mężczyźni. No i z tym sztandarem poszli się ujawnić. Jest o tym notatka w Gazecie Białostockiej. Bardzo dużo osób się ujawniło, nie tylko z Kolna, ale z całego Okręgu Białostockiego. Ten sztandar miał zostać zachowany przez władze, miał zostać przekazany do muzeum. No, wiadomo, jak to komuniści obiecali, to obiecali, nic więcej. I ślad po sztandarze zaginął, były poszukiwania. Poszukiwał pan Tadeusz Butler, inni poszukiwali w Muzeum Białostockim, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Nigdzie tego sztandaru nie było. Jest z archiwum pana Tadeusza Butlera korespondencja z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, w którym właśnie to muzeum odpowiada, że nie ma już sztandaru, a gdyby taki posiadali, to byłby jedyny sztandar, na którym wyszyto ZWZ, czyli Związek Walki Zbrojnej. Więc to podkreśla niezwykłość tego sztandaru.